Siema widzowie, ja jestem Sedok i witam dzisiaj was w odcinku z Tip 4 Stream. Jak ogarnąć tam właśnie donaty, płatności, podpiąć konto bankowe, ustawić powiadomienia, cel donatów i takie totalnie podstawowe rzeczy. Jeśli chcecie jeszcze jakiś poradnik lub czegoś nie będziecie wiedzieli, to napiszcie do mnie na Discordzie lub w komentarzu. Ja postaram wam się odpowiedzieć. Będzie to myślę szybki odcinek. Przepraszam, że vlogów nie było na moim kanale, ale wróciłem z wakacji i może nagrałem jednego vloga, takiego niepełnego. Zobaczymy, czy on jeszcze wleci. Postaram się, żeby wleciał. Jeśli ten poradnik wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mojego Discorda oraz na mojego Instagrama. Macie wszystkie linki w opisie. Życzę wam miłego oglądania i miłego dzionka i widzimy się w kolejnych materiałach. Widzimy się już tutaj na moim komputerze i pierwsze co, to weźmy sobie na stronkę Tip4Stream. Tutaj musimy się zarejestrować i zalogować. Ja preferuję, abyście się zalogowali przez Google. Gdy się zalogujecie, to macie tutaj właśnie wasz adres e-mail, dane logowania Tip4Stream, czyli wasze dane, które wy ustaliliście, oraz macie opcję weryfikacja dwuetapowa. Ja tego nie aktywowałem, jeśli chcecie, to możecie. Poniżej mamy właśnie powiązane konta bankowe. Jeśli chcecie aktywować konto bankowe, to musicie wysłać 1 grosz na numer, który wam się wyświetli. Po kliknięciu właśnie tutaj obok statusu będzie opcja zweryfikuj. Następnie musicie podać swój numer konta bankowego, imię i nazwisko. I tak naprawdę po 2-3 dniach powinniście zostać zweryfikowani. Możecie powiązać również PayPala ze swoim kontem oraz macie tutaj kanały wpłat. Ja mam tutaj tak to ustawione. Również musicie to aktywować i zapisać minimalne kwoty. Tak naprawdę to tyle. Ustalacie sobie sami minimalne kwoty. Znajdując się w zakładce linki ustawienia wpłat, nic tutaj nie robiłem. A propos tego, że napisałem coś, zmieniłem kolor. Jedyne co, to właśnie zmieniłem link do wpłat. Tutaj macie twój aktualny link do wpłaty, czyli możecie tutaj przejść. Takie okienko wam się wyświetla, gdy wchodzicie mi wpłacić donata. Możecie wybrać opcję płatności spośród tamtych, które ustaliliśmy na poprzedniej stronce. Wasz nick, kwotę, adres e-mail, wiadomość i właśnie tutaj ten kod, czy nie jesteście robotami. To się wam przyda, więc to najlepiej sobie skopiować i dodać do opisu podczas waszego streamka. Opcji wpłaty nie będę pokazywał, bo tam są po prostu wasze wiadomości, które dostaliście od donatorów, czyli każda wasza wpłata. A w wypłatach, wchodząc tutaj w zakładkę wypłaty, macie dostępne wasze środki, macie coś takiego jak czas blokady i tutaj macie również pokazane metody płatności na górze i na dole, więc możecie sobie wypłacić, jeśli macie powiązane konto, klikając wypłata jest dostępna. Ja jeszcze nie wypłacałem, ale wydaje mi się, że powinno wam dojść na wasze konto bankowe, jeśli macie połączone. Tak naprawdę to tyle, to jest prosta rzecz. W słowniku i w centrum powiadomień nic nie robiłem. Centrum powiadomień, to jak tutaj widzicie, są wasze zgromadzone właśnie wiadomości, donaty i właśnie tego typu rzeczy. Następnie, wchodząc w powiadomienia, wejdźmy w powiadomienia, stwórzmy nowy widget i wchodząc tutaj w nowy widget, nazwijcie sobie go jak chcecie. Ja mam donaty, konto widgetu mam swoje. Możecie ustawić animację pojawiania się powiadomienia, czyli z góry, z dołu, płynnie pojawiająca się animacja. Również macie tutaj wpłaty, subskrypcje, followy. Ja wam pokażę tylko na przykładzie wpłat, ponieważ są to powiadomienia odnośnie donatów. Jeśli ktoś wam wyśle, przypuśćmy 200 zł. 47 zł. Ja chłopie! Albo 10 zł. I teraz, aby to ustawić, klikacie dodaj nowy przedział, jak ja tu mam zrobione. Ja wam pokażę już na przykładzie gotowym. Wy będziecie mieli tylko jeden pewnie, więc wystarczy, że sobie klikniecie i to sami skonfigurujecie. Aby to zrobić, klikacie tutaj i pokaż opcję podglądu. Macie wszystko ogarnięte. Teraz, gdy macie właśnie ten przedział, tutaj macie używaj tych ustawień od kwoty, długość animacji, animacja, czyli GIF w tym przypadku. Wszystko macie tutaj na tym zielonym ekranie. Jest to taki podgląd. Macie również dźwięk, czyli ja mam ustawiony bujam się jak cygan, oraz głośność dźwięku. Tak samo możecie zmienić nagłówek z informacją, zamiast przekazuje może być na przykład wysyła lub coś podobnego. Krój czcionki możecie zmienić, kolor tekstu, kolor wyróżnienia. Wszystko jest zależne od was, głośność czytanego tekstu. Ja wiadomości od 5 zł mam dopiero czytane z nagłówkiem i informacją. Ja te wiadomości mam odznaczone, lecz na przykład w kolejnym przedziale mam je zaznaczone. To już jest od waszych upodobań zależy, więc tego wam nie będę pokazywał zbytnio. Macie podstawy powiedziane, jak to się robi. Wystarczy, że sami zmienicie po swojemu. Tutaj macie coś takiego jak link do widżetu. Wystarczy, że klikniecie pokaż, skopiujecie sobie, dodacie sobie to do waszego OBS-a, jakkolwiek to nazwiecie.
i tutaj właśnie klikniecie Ctrl-V i możemy zrobić testową płatność. Aby ją zrobić, klikamy przetestuj wpłatę. Macie tutaj przykładowe liczby. No i teraz pewnie nie będzie tego widać. Nagłówek testowego powiadomienia. Pewnie teraz tego nie było widać, bo mam to na innej scenie lub to jest zbugowane, ale jeśli to ustawicie do OBS-a, naprawdę powinno wam to działać. Nie przejmujcie się tym, to będzie na pewno działać. Gdy to zrobicie, wszystkie przedziały, klikacie zapisz, macie powiadomienie odnośnie donate'ów. Aby zrobić teraz cel, czego w sumie nie mam, ale wiem jak to zrobić. I to takie naprawdę podstawowe informacje. Wchodzimy właśnie w cel, utwórz nowy cel, klikamy. Gdy macie nowy cel, to również musicie sami sobie tutaj ustawić wszystko, skonfigurować kolor czcionki, paska, ramki i tak dalej. Potem zapiszcie cały ten cel, czyli klikając tutaj zapisz. Gdy macie to zrobione, wchodzimy w ciąg powiadomień i klikamy utwórz nowy ciąg powiadomień, ja już mam zrobione. Gdy mamy to zrobione, to wchodzimy tutaj w sceny i klikamy utwórz nową scenę. Ja tutaj mam scenę stworzoną jako donaty, chociaż to jest cel, więc mogę sobie zmienić na cel. I teraz, aby zobaczyć jak to będzie wyglądać, kliknijmy otwórz edytor sceny. I tutaj właśnie macie ten cel, który stworzyliście wcześniej. Ja tutaj mam tyle zgromadzonego cache'u. No i właśnie możemy to zapisać tak naprawdę, ale jeśli tego nie będziecie mieli, kliknijcie dodaj widget celu i powinniście mieć coś takiego. Klikacie zapisz, wychodzicie stąd. Czyli klikacie to, również link do widgetu kopiujecie do OBS-a i powinno wam to zadziałać na takim samym przykładzie jak alerty z powiadomień. Ciąg powiadomień, tego nie ogarniałem, tego naprawdę nie ogarniałem, więc nie powiem wam jak to działa. Musicie sami to zobaczyć, zapewne również robi się to tak samo, że tutaj dodajecie jakiś ciąg powiadomień i tutaj w scenach to możecie ustawić. Tego nie mam. Podstawowe rzeczy mam ogarnięte, bo tak naprawdę przeniosłem się z Tipo Live na tą stronkę, ponieważ są mniejsze prowizje i ze względu na to właśnie tutaj jestem. Jeśli chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć, napiszcie do mnie. Ja wam pokazałem totalne podstawy. Pewnie te powiadomienia, jeśli chodzi o top donatorów, robi się podobnie. Ja już tego nie będę wam pokazywał, bo tylko tyle wiem, tyle mam. No i to by było na tyle z tego poradnika. Myślę, że wam odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz wpadajcie na Discorda i Instagrama. Widzimy się na live'ie lub w kolejnym materiale. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i hejka!